Siemaneczko, jestem Poziom Games. Witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy powiedzieć o koledze. Takim zestawem pożyczyłem od mojego szefa. Taką szczepę kupił. Mówi, pod mojego klasa powinien być sam nas. Więc lecimy. Powiem szczerze, kosteczkę wydaje na koledze, bo już nogą pyzmę robimy. O kuziwa, powiem szczerze, że jest zdrowo. Tu już jest druga pyzma z BMS 124 tysiące. Proszę podgrane, tu gdzieś koło 140, to będzie po koledzy. Nie wiem, kurwa, nie wiem, a ja dopiero pojechałem parę poprzeczniaków, Czekanica przyjechał i przez środek i kurwa, to jest pełno już. Naprawdę, kukurydza w tym roku, no, w perspektywie ładna, ale większy, wyższy jak się Czekanie, to też się nie ma co w sumie dziwić. O Jezu, tego wrażenia, a to już aż przewalił. Naprawdę, no... Jestem pod wrażeniem, się Czekanie tylko 5 na godzinę może zapisować, nadupiać, bo nie daje rady szybciej. Pojedziesz, kurwa, czy nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, Mietek, jedziemy. Mam nadzieję, że ci rurka będzie sięgała. Tak, dobra, elegancko. Teraz tylko GPS-a sobie ustawić. Tego względu, że na rundę jechać. Patrzcie. Jak to zadupia? No jest. Wysoka kukurydza, jest wydajność. Jest. To nie bezapelacyjnie. Aż nie wiem, tak się dziwił, że w tym roku tak kukurydza mi oddaje, bo powiedział, że już jeździł u niektórych właśnie moim szyczkaniom. Powiedział, że no takiej kukurydzy jeszcze nie widział w tym roku. No ale patrzcie, no patrząc, no patrzcie, równa się Czekaniu kukurydza, więc to musi być plon. Po prostu, jakbym się teraz miał bawić swoimi szczepami, to nie wiem, bym się za krótko zajebał. Tak to powiem brzydko. Ale no jest wydajność. No jest coś pięknego. No i taka wędneka od byłego szefa, no to naprawdę coś pięknego. Bo taką trzeba będzie chyba przyinwestować w nasze gospodarstwo do odwozów, kukurydzy. No coś pięknego. No wydajność, patrzcie, pół pola przejechaliśmy, już mamy 30 parę ton. Kurwa. Aż się mnie tak się zdziwił, kompletnie się zdziwił. Aż taka wydajność jest. Ale co zrobić? Ja też. Moja dobra, silosy będą nasypane, będzie elegancko. To się okazuje, że to będą 3 silosy, jeszcze nie wiem, o kurwa. Ale się wcześniej zgnąłem, prawie że względem. No i powiem szczerze, że jestem w kolejnym szoku. No ale wiadomo, że patrz. W tamtym roku zajebiście oddawałem, no teraz nie wiem, czy to jest taki rok po prostu, czy nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no ale sypie to niemiłosiernie. Więc takie trzy siloski tutaj będą zasypane w 100%. Tylko teraz kwestia, jak tu sobie teraz zajechać, żebyśmy teraz w tą czopę nie zapuchnęli. Czy wiatr, co powiem? Jest to robić inać jeszcze, ale to jest mniejsza o to. No jest trochę. Zabawy będzie z tym jeżdżeniem tutaj, ale powiem szczerze, w przyszłym roku obliczaj chciał, czy nie chciał, no trzeba nie zainwestować w jakiś konkretny sinus tutaj betonowy. Żeby tak uśmiało więcej nogi, bo no szkoda tutaj, bo tutaj trochę przywolno pojechałem teraz. A to nic. Sobie to później jest ogarnę wszystko. Jak tych problemów. Będę chyba 10 na godzinę jeździć nim. Klasem, no ale mówię, no wydajność jest niemiłosierna. Tak, proszę Państwa, no jeszcze Czekanie mikrofonowi zapłaciłem od razu z góry, żeby nie było. Później nikt się do mnie nie miał, więc z góry zapłaciłem mu za ścięcie. Jak powiedzi, mówię, przyjechałbym sobie w tym roku, ale powiem szczerze, że nie pomyślałbym, że tyle kukurydzy będzie, bo pamiętam, że to połowa tego pola to zostanie na ziarnówkę, a może chyba skopakujemy w silosy, zobaczymy. Ale trzeba będzie chyba coś pomyśleć o tym, żeby no po prostu ogarnąć chyba jeszcze taki na szybko gdzieś na ziemi
właśnie jakiś taki pseudo-silos i żeby tego więcej było. Ale mówię, to jest takie, ostatni rok taki jest, takich małych silosików, bo co tam, bo ja muszę mieć teraz co najmniej 300 ton silosy, 2 i to będzie wtedy elegancko, tak to co? Nic innego nie można sobie to ogarnąć. Nie pomyślałbym, prawda, nie pomyślałbym, że tego kawałeczka tyle jak wygląda, no ale mnie tutaj gęsto było zasiane, bo to było 140 tysięcy nasion na hektar, ale praktycznie maksimum to się nie dawał. Do tego pydza oddała wysokościowo, jak widzicie, to nie ma opcji, że tutaj tego towaru nie będzie, tak? Kurwa, mam się to wyciąć, to jest drzewko. Mamy tylko, aby drażni. I muszę to powycinać, te drzewka, przygotować. Więc w przyszłym roku to będzie pociągnięte tutaj tak ładnie. Wszystko, tu muszę podganiać troszeczkę tego wszystkiego. Jest towar. Aż klas nie daje rady. Tyle mogę powiedzieć. Tutaj na drzwiczki wjechałem. Kurwa, to trzeba będzie ogarnąć, to jest zaraz. Tutaj te 5 na godzinę to będzie pewnie jeszcze za wolno. No, i tak na styk te 5 na godzinę. Nie wiem, ale ładnie, bo jeszcze z jednej strony tego towaru będzie, to paszy mi nie zbraknie w tym roku. On w sumie tak mnie baknie. Czyli kiszą tutaj. Ale wiecie, no już przygotowuję się, bo pewnie będę dobierał pewnie kredyt na ten, na dom, to pewnie będę jeszcze dobierał jakieś 300 tysięcy, 400 tysięcy, postawię jakieś shopy jeszcze na jakieś 40 sztuk do innych. Wtedy przez zimę jakoś to będę spacował, zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie, no ale... Jezu, aż im te pojejojec! Aż mnie tylko wyścigali się on. Nie taka mała lasja jak była sieczkami, ale powiem szczerze, no ma co robić. Będzie tylko, że mnie tak się nie pakuje, bo tam jest dobrze wszystko wyliczone pod tym względem, ale no coś już mnie tak chyba nie chce jechać. Jeszcze tam coś było. Dobra, nie powiem, jak jedzie. Wiadomo jak farmingu pracownicy działają, więc tutaj musicie przymknąć. Gdzie przymknąć? Musicie przymknąć na to oko. No chyba sobie ja bym się kurwa tyle cofał, albo będzie od połowy poległ. Się wkurwie teraz. A ja! Mijatek chce po swojemu. Zobaczcie, no jak to człowiek może cokolwiek sobie ogarniać. Na singlu się tak pracownik pozwala lipę, no ale... Uroki grania na singlu. To jest tak. No i teraz sobie zapuścimy. Nie, co mnie to chciało. Chciałem wyjść do klasa, wyjść. Spływać Tomasz, ja pierdolę. Pewnie szerokości nie biorę teraz. Może troszeczkę dalej przejedziemy, ale czarno to minę, powiem szczerze. Co my wysięchaliśmy? Kawałeczek. Nie wiem, co się stało, z tak wydajność wzrosła. Nie wiem, czy to może ten obornik który ten dużo dał pod tym względem, czy co. No ale faktem jest to, że to nasz jest konkretnie. Ile to powoli teraz będzie można sobie to ogarnąć. Patrząc na to, jeśli teraz bym wezwał tą firmę, która meluje mi, znaczy meluje belki właśnie z kukurydzy, no to byśmy chyba się zajebali z tym odwozem teraz. Mimo wszystko. A jest potencjał, jest wszystko elegancko, więc
tutaj jest wszystko w miodzie. Dobra, już pewna. Teraz miniaturkę mnie zrobię za czas, bo mi się tak spodobało. Dobra, lecimy, bo trwa to. Nie pomyślałbym. By tyle będzie. Czy chata przy tej. O, może drugiej chyba sypać. Tą kukurydzę, to może będę miał troszeczkę z pani. A tam na jeździemy, to sobie kukurydzę sypię, co nie? Na spokojnie. Tylko tak, ja musiałem tutaj chyba cofać tą wolę z pani. Ale powiem szczerze, że no zajebista przyczepa. Muszę popatrzeć, spytać się jeszcze pomoc, nie wiem, taka przyczepa kosztuje. No i może taką przyczepę kurde przytulę sobie. Odbierająca, a te odwozy, no ale wiadomo, że... Nie, nie, stać, tylko czekacie, teraz ja sobie muszę pomyśleć teraz na ile ja mam jechać, bo to dość szybko wysypuje. No, trochę by się wysypał poza niby ten niewidzialny silos, no ale wszystko się ogarnie, na spokojnie. Tutaj nie ma co się spinać. Mówię, jedyny mankament właśnie granie na singlu, że tej kukurydzy jest ciężko to ogarnąć samemu. To jest tylko jeden, jedyny właśnie minus. A tak to jest wszystko pięknie, ślicznie. A no, myślałbym, że taki taka wydajność kukurydzy będzie. Słuchajcie, bo muszę chyba tak sobie zawrócić, bo tam się nie zakręcę, nie ma opcji nawet. Jak sobie tak będzie sypało? No mamy, pojedziemy to może. Czekajcie, ja bym tak tego GPS-a zmienił na metówkę może. Kurwa mać. O. Nie, no jest ogromna wydajność. Czyli chyba będzie pogadać z chłopakami z biogazowni, czy też nie do kukurydzy. No bo też szkoda by tego wszystkiego ciąć na kukurydzę na ziarno, bo do tego będzie też rzecz szok. Ale jest potencjał, jest ta wydajność taka. I kukurydzy, wiadomo, że nie wiem czy sporowane to jest, no ale jest wydajność. No mimo wszystko jest coś pięknego. No i kurwa, no nie mówcie mi, że ten klas nie pasuje do tego. Aż sobie jeszcze jedno zdjęcie zrobię tak na szybko. Miniaturki, żeby wybiłem później. Ale coś pięknego to jest. A ten klas wygląda jak dziecięco, chociaż w wieczoralnym też znam chłopaka, co ma właśnie takie przyczepy niepolądami też, z szóstkami, tak, i to chodzi. Więc tutaj się nie mam przyjemnie, taki klas tego nie uciągnie, to uciągnie bez problemu. I jeszcze się nie zmieściło, jeszcze się proszę Państwa nie zmieściło. Żywot. Muszę usunąć, bo to będzie przygotowane pod chałupę, to tak to muszę ogarnąć. Powiem szczerze, że jest chyba takie ciężko manewrowanie nieraz z tym pociągnikiem, z tą taką szczepą. Ale jakbym teraz swoimi przyczepami wozić, to też bym się zajebał. A tą foszmitką, którą foszmitą tutaj pożyczam kiedyś właśnie. Może i gabarytowo to fajnie wyglądało, bo klas biser, case biser chodzi, bo klas biser uniatał, ale nie oszukujmy się, nie po to, że na koniaku pływam, żebym tylko robił takie, nie, takie lżejsze, znaczy lżejsze, nie, tak mi teraz chodzi, to akurat sam raz on wygląda, czekajcie, tylko teraz tak, ja bym sobie tak dał takie 3 na godzinę może. Styknie, po całej szerokości, macie po długości, czy nie? Na godzinę, to by było idealne.
to już mniej więcej wiem, ile mam tutaj sobie ogarniać ten pomad, dobra. Na to co jednak chcę dobał, bo tutaj pojadę, tak? Sobie tu już dosypię sam. Jak sobie to zawróci? Nie tak. To mietka teraz, nie wiem nad nim tam teraz, kto tam teraz jeździ. Się mietek szybko przerwał. Kurwa! Nie ty, kto ty odpierdalasz? Nie ciu! No i to już jest... Mówię, no, takiego nigdy nie dożypować, ale to sypie. No tak. Bo tam daliśmy obornik, daliśmy gnojowidzę, daliśmy nawóz, daliśmy opysk, odżywki dwa razy, więc to tutaj... No, nie oszukujmy się. No musi to oddawać. Musi to oddawać. To narzu i to widać. Masz konkretnie. Nie wiem, szczerze powiem, że ja jak nagrywam ostatnio, też się zorientowałem, że jak nagrywam powiedzę na kieszonkę, to być tu nie mam nawet gadki, jak tu nawet nie wiem, co to dałaś, bo tak jestem skupiony na tym wszystkim, że to jest szok. Ale myślę, że to jeszcze pewnie jedna przyczepa będzie, gdzie mi pewnie kończy, bo tak chyba trzy pyzmy, powiedzy, to już jest ogrom. Myślę, że no ale będę się starał tą mycią tą część, a czy to wyjdzie, to nie wiem. No to jeszcze teraz będzie opawka, bo to będzie szło... Świn, tak mi się zdaje, zobaczymy, co to wyjdzie. Na pewno nic wiosennego, to musimy coś iść. Może nie, świn tu pójdzie? Ale czuję pszczepę. Klas czuję jednakowo, to pszczepę, to się nie ma co szukać, bo to już jest... To nasz konkretny. Może to jest tylko... Wiecie, tak to powiem... Sam odwóz. Na taniancie nie robimy. Bo mi się chyba zajebali kompletnie. Ale... Z jednej strony szkoda. Myślę, że kogoś to by to ogarnie, to nie? Powiedzmy, że ja się tutaj nie przebawić, no ale... No, nic na to człowiek nie poradzi. Zadzwonić do kogoś, żebym zaraz przyjechał. Jakiegoś może znajomego zadzwonię. Misiewicza. Że przyjechał mi tutaj i może pomógł mi z ogarnięciem pryzmy. Żeby to podganiał, wszystko jakoś tu poganiał, bo ja tutaj już mam no dość sporo tonażu. To się normalnie silnik to się w tej silniki te przyczepy to normalnie już aż czerwone się robią. O kurwa. No kurwa, co jest? Tego ważenia wesel nie znam, żeby ci to przełączyć. No i no, my z 250 to będziemy mieli. 250 ton. No to... Sporo. Sporo to będzie. Wiesz co, co ja mówię, że dosyć zimowego damy. Ja tu zostanie jeszcze tutaj na kukurydza, na ziarno, to nic nie damy w sumie. Bo plony trzeba nie dać, powoli jak tam to kombinować. I to po tyle. No bo co sobie? No nic nie zrobię innego, kurwa. Tak sobie myślę. Niestety. Ale co się dziwić, mówię, tutaj za duży nakład był zrobiony, żeby tego teraz nie zebrać, co nie?
jesień kaczka, nie mówię, stęka. Tej. Ale młodeczki, ja nie będę teraz tutaj żadnych głowy zawracał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to zapraszam, komentarz, linki za oglądanie i ciąć do następnego odcinka. Na razie, cześć.